Witam bardzo serdecznie na moim kanale Sunlight Tarot. Z tej strony Wróżka Fortuna. Dzisiaj zapraszam wszystkie raki do wysłuchania horoskopu na marzec 2019 roku. Również chciałam powiedzieć o moim adresie mailowym, który jest pod filmikiem. Pytacie się mnie często o kontakt ze mną za pośrednictwem maila. Zapraszam do czytań prywatnych. Żeby nie przedłużać, zaczynamy. W tym miesiącu rak jest w energii czwórki monet, to jesteś ty, drogi raku. Twardo stąpasz po ziemi, także będzie to miesiąc raczej zdecydowany, zdecydowanego działania. W związkach tutaj rutynowo będziecie postępować, bez spontaniczności, bez żadnych szaleństw, ale do przodu. Także będziecie bardzo pracowici, będziecie podchodzić do życia bardzo praktycznie, ale także i pracowicie, choć rak lubi, jest domatorem, lubi również przebywać w domu. Tu możecie mieć chęć zagrania w jakieś gry liczbowe w tym miesiącu, jeśli lubicie, albo przyśnią Wam się jakieś numery, to na pewno zagrajcie w tym miesiącu, bo macie tutaj dużo kart materii, dużo jest energii monet, więc możecie śmiało grać w tym miesiącu. Na przeszkodzie, co Wam tutaj będzie przeszkadzało w tym miesiącu? Rycerz buław. Niespodziewane jakieś wiadomości, może jakieś spotkania. Czasem to są nieprzewidziane zmiany. Wy nie będziecie chcieli tych zmian. To Wam będzie przeszkadzało. Te zmiany mogą dotyczyć domu, jak również i pracy. Czasem rywalizacja w miejscu pracy. Czasem może to być nowa propozycja pracy. Na przykład za granicą możecie otrzymać nagły telefon i ktoś będzie Wam proponował, ale Wam nie wiem, czy będzie to pasowało, bo to jest na przeszkodzie. Dobrze, moi drodzy, w fundamentach macie króla kielichów w tym miesiącu. Będziecie bardzo emocjonalnie podchodzić do życia. Także spotkać możecie mężczyznę króla kielichów, który odegra znaczącą rolę w Waszym życiu. Także w tym miesiącu raki będą miały okazję, a nawet chęć do okazywania uczuć, jak bardzo cenią, szanują czy lubią inne osoby. Wiele przyjemnych sytuacji Was czeka w tym miesiącu, drogie raki. Szczególnie takie sytuacje, które wywołują uśmiech na twarzy. Co odchodzi w tym miesiącu? Karta sprawiedliwości. Tu jakieś może negatywne sprawy odchodzą do przeszłości. Niezdecydowanie czy uprzedzenia. Czasem może już za Wami jest jakaś ciężka sprawa w sądzie, bądź jakieś komplikacje prawne czy urzędowe. To już pozałatwialiście. Już macie to w tym miesiącu poza sobą. Odchodzą problemy, co jest bardzo ważne. Ponieważ chcecie zmian. W teraźniejszości w tym miesiącu macie kartę transformacji. Nie bójcie się tej karty. To już chcecie odrzucić swoje stare jakieś przekonania, rutynę i jakieś właśnie nastawienia złe. Chcecie zamknąć za sobą te drzwi, ten rozdział w życiu i zacząć wszystko od nowa. Bardzo Wam tego życzę, abyście właśnie wytrwali w tych postanowieniach. Idą zmiany i czy to są zmiany w uczuciach, czy w pracy, za chwilę do tego dojdziemy. Odetnijcie się od starej sytuacji, aby przyszła nowa. Podejrzewam, że w najbliższej przyszłości macie dwójkę monet, więc te zmiany mogą być spowodowane właśnie szansą jakiegoś drugiego etatu, podjęcia drugiej pracy. Dostaniecie jakąś ciekawą ofertę. Może też być dwójka monet symbolem zmian właśnie w uczuciach. Może będziecie stali przed wyborem, czy to partnera, czy będziecie chcieli ustalić jakieś priorytety w Waszym związku, tak, jakieś niejasności wyjaśnić. Tutaj właśnie dwójka
monet mówi nam o tym, że staniecie przed wyborem. Może właśnie finansowym jakiegoś podjęcia drugiego etatu, ja tak myślę. Drodzy moi, w domu i w środowisku królowa mieczy, kobieta niezależna, bardzo mądra, która może być w waszym domu, to możecie być wy i na pewno sobie dacie radę, choć będziecie miały chęć dominować, na przykład nad waszym partnerem. To jest taka stabilność finansowa, także w środowisku waszym możecie mieć do czynienia na przykład z urzędniczką, no, która tutaj może was nawet zranić słowem, ona ma cięty język, ale jest dosyć pomocna także, ale może być trochę złośliwa. To jest taka energia. Wasze lęki i obawy, moi drodzy, szóstka monet. Także piękna energia, to jest koniec kłopotów finansowych. To jest kres problemów zdrowotnych. Tu możecie otrzymać na przykład jakieś dofinansowanie, jakąś dotację czy premię, ale także wy możecie dać komuś coś od siebie, czy jakiś prezent, czy komuś dać jakieś wsparcie, nawet finansowe, drobne. W każdym bądź razie tu już jest polepszenie finansów i to jest waszą nadzieją, ale też i waszym lękiem jednocześnie, bo chcielibyście, aby to się ziściło, ale na pewno macie karty monet, na pewno koniec kłopotów finansowych w tym miesiącu, przynajmniej tych większych. Dobrze, moi drodzy, i wynikiem jest rydwan. To jest piękna energia niespodziewanej podróży, moi drodzy. To jest niespodziewana podróż, niezaplanowana, także musicie uważać i przemyśleć właśnie, czy opłaca się wyruszyć w tą podróż, czy nie. Musicie kontrolować siebie. Także rada od rydwana, nie popadajcie w skrajności. Należy być ostrożnym, kontrolować swoje życie. Także panujcie nad słowami, nad wypowiedziami. Ja tylko powiem od siebie, że karta rydwanu to jest karta sukcesu, więc na pewno ten miesiąc zakończy się dla was wielkim sukcesem. Przypuszczam, że finansowym, bo emocjonalnych kart nie macie zbyt wiele, moi drodzy, ale sukces finansowy w marcu osiągniecie. Drogie raki, ja wam życzę bardzo pozytywnej energii, życzę wam wszystkiego najlepszego, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do mnie. Dziękuję.